O kurwa, znowu mi odleciało. Dobra, siema wariaty. Ej, może jakoś tak inaczej bym tą kamerę ustawił, bo ja tak... Nie wiem. O! Może coś takiego. Dobra. Witam was wszystkich. Dzień dobry. I ogólnie. Mamy dzisiaj środę. Nie wiem, czy słychać te odgłosy kątówki za oknem. Jeśli tak, to... Sprawdzę. Nie słychać. Zajebiście. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. To co wam mogę powiedzieć? Że... no nic się bardzo nie zmieniło. Oprócz tego, że nagrywałem ostatnio wczoraj i wrzuciłem to i mówiłem wam, że mam problemy z renderingiem. Okazało się, że trzeba było zaktualizować sterownik od karty graficznej. Okazało się, że również przydałoby się zmienić ustawienia, zmieniłem ustawienia renderowania na lepsze i jakoś mi się udało zrenderować odcinek, a tak to zawsze było, że czekam sobie, czekam, kurwa, kiedy to się zrenderuje, jest 90% i stoi. Czekam, kurwa, 5 godzin i chuj. Więc to tak naprawdę chciałem wrzucić to wcześniej i wrzuciłbym to wcześniej, ale no przypadki losowe jednak chodzą po ludziach. Dobra, wiecie co, mam taki fajny temacik, bo ostatnio wbijam sobie na... Nie, Facebook, czy ja coś tam pokazałem? Sprawdzę. Dobra, najwyżej utnę tamtego Facebooka. Wiecie co? Mój ulubiony klub w Siedlcach zamykają. Nie byłem tam przez 2 lata. Bo jakby ja nigdy nie widziałem sensu, żeby chodzić do klubów. Znaczy powiem wam tak. O, patrzcie, zobaczcie sobie na to. Oznaczyli mnie. Ci z klubu odpisali, że mi kurwa trójkąto kartą, jakim pomogę się przenieść. I najebali 90 lajków. I ja jestem skłonny uwierzyć, że oni serio potrafią coś takiego odjebać. Ale kiedyś bardzo często miałem takie śmieszne oznaczenia na fejsie. Powiem wam tak, ja przynajmniej nie potrafiłbym zrobić czegoś takiego, znaczy bo to jest też spoko moim zdaniem temat. Jeśli jest się z kimś w poważnym związku i tak naprawdę macie, nie wiem, jakieś puby, powiedzmy, gdzie możecie się napić piwa, czy napić się parę shotów, i jest jeszcze jakieś miejsce, że możecie potańczyć, no to okej, można się spotkać wtedy ze znajomymi, na przykład jak ja bym miał jakąś dziewczynę, poszedłbym sam, po prostu bym tam poszedł, napił się, kurwa, pogadał, ale na pewno nie poszedłbym tańczyć, tak? A akurat to miejsce, które właśnie, o którym mówię, czyli ta powiedzmy dyskoteka, coś takiego, nie? To jest miejsce, że raczej alkoholu tam średnio się napijecie, tylko jak już to napijecie się, idziecie od razu tańczyć, bo tam bardzo idzie i jest przestrzeń po to, żeby po prostu coś tam potańczyć, tak? Jeśli jest się z kimś ogólnie w poważnym związku, to ja na przykład przez te 1,5 roku nie widziałem jakby sensu i jakby ja miałem bardzo duże przeciwwskazania do tego, żeby na przykład jedna z naszych osób poszła sobie do takiego, na taką dyskotekę, bo no nie będzie tam osoba siedziała i kurwa piła i gadała, bo powiedzmy nie ma do tego tam bardzo warunków, tylko idzie tańczyć, tak? Idziesz tańczyć, to już kurwa masz w głowie, że ktoś ci odbije dziewczynę i tak dalej, czy chłopaka i wiecie, rodzi się coś takiego. I ja na przykład nie potrafiłbym chyba zaufać aż tak dziewczynie, znaczy zaufać, no okej, powinno się niby ufać w takiej kwestii, ale na przykład mi by było dosyć głupio pozwolić dziewczynie iść na dyskotekę, żeby sobie po prostu potańczyła, żeby tańczyła sobie z innymi ludźmi i chuj tam wie jeszcze do czego by doszło, więc ja jestem ogólnie bardzo restrykcyjny, jeśli o to chodzi, o 49 level wbiliśmy. Czy tutaj nie mogę sobie poekspić na czymś lepszym? Możemy zmienić postać. Więc ja na przykład nigdy bym sobie czegoś takiego nie wyobrażał i nie miałoby to dla mnie nigdy wyłącznie miejsca bytu, bo no wiecie, jeśli mówimy oczywiście o czymś takim bardzo poważnym, ja na przykład czegoś takiego nie potrafię zastosować, ale są różni ludzie, mają różne podejścia, nie? Wiecie co ostatnio zobaczyłem? Wbijam sobie na YouTube'ka. Czekajcie, to się nagrywa, tak? Sprawdzimy w taki sposób. Tak, nagrywa się. Sprawdziłem sobie YouTube'ka i patrzę. Znaczy najpierw było coś takiego, że mi typ napisał komentarz na YouTubie. Mówi mi odnośnie Margonem na Steamie. Ja mówię,
Znaczy ja nie mówię, ja tak sobie myślę, bo pyta się mnie, Dominik, co sądzisz o Margonem na Steamie? Myślę sobie po prostu, że XD, no raczej do tego nigdy nie dojdzie, tak? To zawsze była gra przeglądarkowa, a tu się okazało, że rzeczywiście chyba coś takiego ma miejsce bytu i my chyba sobie tutaj gry, gdzie tu się wyszukuje, wyróżnione, sklep, kurwa, gdzie tu się robi? Margonem. Jest coś takiego. Jest coś takiego, kurwa, jak Margonem. Czajcie? Polski język nie jest obsługiwany? Zagraj. Wymagane miejsce 300 mega. No, tak. Dobra, to sobie pobierzemy. Nie spodziewałem się nigdy, że do takich rzeczy dojdzie. A, mam troszkę więcej pieniędzy na margonem.com, więc można to też zrealizować w jakiś sposób. Może sobie zaraz właśnie na jakieś mumie pójdziemy jeszcze. Można by było coś bić. Na 110 level mam też chyba dwa przedmioty za, powiedzmy, takie eventowe, które kupiłem za te runy, czy znaczy nie runy, tylko te jakieś, kurwa, kamienie enchantowane. Dobra, niech mi się to pobierze i zaraz do was wrócę. Dobra, pobrało mi się. Nie chciałem, żeby tutaj lagowało to bardzo. Znaczy nie, dobra, jeszcze... Nie, jest, dobra. Ubijmy sobie może mumię i o czymś pogadamy. No nigdy raczej bym się nie spodziewał, że Margonem z gry, która właśnie się cechowała tym, że jest grą przeglądarkową i pytanie, czy to w przyszłości zostanie zmienione, czy ona będzie tylko i wyłącznie na Steam, czy to jest taka, powiedzmy, dodatkowa platforma. Pamiętam, że kiedyś było coś takiego, że można było pobrać sobie po prostu mapki. Czemu mi tak laguje, kurwa, to wszystko? Przez Steama. Dobra, nie wiem. Steam, Margonem, graj. Zobaczymy, jak się... A ja na Margonem.com nie pogram. Ja na Margonem.com nie pogram. Dobra, będzie mi instalować Margonem. Zajebiście. No kurwa, całe życie czekałem na to, żeby mieć Margonem na Steamie. To już prawie jak Tibia będzie. To jest PL czy com? Nie wiem. Steam Real. Aha, to jest kurwa jakieś inne konto. To jest zupełnie inna, jakby ten. Ej, dobra, spoko, to my sobie kiedyś to chyba ogarniemy. Nieźle. Tu się okazuje, że jest inny świat. Ja myślałem, że one są kompatybilne z tymi z PL, czy właśnie może z com. A tu się okazuje, że to jest zupełnie inny świat. No nieźle. Co wam mogę jeszcze takiego ciekawego powiedzieć? No, regularnie chodzę na basen. Staram się coś tam ogólnie jeszcze ćwiczyć. Wpierdalam białko i ten. Tak, w piątek mam badania. Wjebali mi wszystkie badania na piątek. Będę mógł jeździć w delegacji do Warszawy przez 5 dni. Na weekendy będę w Siedlcach i nawet też myślałem w przyszłości, a to już mówiłem chyba w poprzednim odcinku, że myślałem, żeby w przyszłości się całkowicie nie przenieść do Warszawy, żeby tam po prostu ten, a zawsze wiecie, do swojego rodzinnego miasta, czy to właśnie do znajomych, nie byłoby chyba problemu, żebym po prostu przyjechał, bo jest to godzina pociągiem. W najlepszym oczywiście wypadku, bo w najgorszym to możesz nawet 3 godziny jechać. Jak ci się na przykład spóźni, albo będzie opóźniony i tak dalej. Wiecie, co zobaczyłem na tym? Na Facebooku wczoraj, koleżanka mi wysyła, bo ja zapakowałem swoją byłą. I wysyła mi screena, że właśnie z tym typem, co mnie zdradziła i tak dalej, którego zna 3 tygodnie, no chyba już troszkę więcej, pojechała do Danii. Kurwa, no powiem odważnie, ja uważam, że jak już jechać z osobą, którą za granicę, to raczej z osobą, którą się naprawdę dobrze zna, a najlepiej to już w ogóle z rodziną, tak? Najlepiej ogólnie jak już emigrować, to kiedy masz tam rodzinę, bo to jest bardziej pewne, bo no zawsze jest pewne jakieś takie ryzyko. No, ale wiecie, nie mnie to oceniać. I troszkę bekę pocisnąłem.
Na basen jeżdżę cały czas praktycznie o 13, robię po 30 długości i wczoraj tak ja patrząc sobie w lustro, patrzę, kurwa, sześciopak mi wypierdala powoli. Nie, już powoli mój brzuch się formuje i ogólnie ciało, po troszkę po ciele widzę, że jest taka forma smuklejsza, mimo że ile ja tak naprawdę na basen chodzę, miesiąc, to jednak widzę już efekty tak samo zdrowotne. Po sobie, że no po prostu lepiej się czuję, tak? Psychicznie ogólnie nie robiłem nigdy sportu, tak? Jedynie, no, bywało tak, że jak jeszcze przed emigracją byłem po prostu sobie w Polsce, to raz na jakiś czas pojechałem na basen, zrobiłem tam 30 długości, a teraz jak chodzę tak systematycznie i wpada mi to w taką, powiedzmy, już rutynę, to zobaczyłem, że naprawdę, no, sport ma dużo zalet, tak? Tak, nawet już mówiąc o tym, że człowiek może przez właśnie takie zdrowe odżywianie czy zdrowy tryb życia dłużej pożyć, czy właśnie mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na jakieś choroby. Więc nigdy się nie spodziewałem, że może nie powiem, że polubiłem ogólnie sport, ale no wpadł mi w taką rutynę i na pewno pomógł mi z czymś takim jak motywacją, że nie warto odpuszczać pewnych rzeczy i jeśli coś robisz systematycznie, to rób to dalej, tak? Bo w przyszłości może to zrodzić jakieś owoce, czyli na przykład, no nie wiem, mogę kurwa zajebiście wyglądać, tak? Ale mi bardziej przy tym sporcie chodzi właśnie o motywację, żeby po prostu pokazać sam sobie, że się nie poddam w jakiejś sytuacji, że mógłbym odpuścić, nie iść albo w ogóle nie zrobić pewnych ćwiczeń czy kilku basenów, ale ja to zrobię. I hartuję przez ten sposób tak naprawdę własną psychikę. I jestem z tego powodu ogólnie zadowolony. Dobra, co wam mogę powiedzieć jeszcze? Nie mam mnie w klanie żadnym na margonem.com. Siedzę sobie sam. Wyjebali mnie, bo nie byłem aktywny. Który level bym chciał wbić? Nie wiem, bo po prostu ja nie mam bardzo chęci do tej gry. Myślałem nad tym, żeby nawet vlogi na początku. Bo gadałem o tych vlogach, tak? Czy na początku nawet nie ponagrywać coś w pokoju po prostu i pogadać, tak? Ale stwierdziłem, że może chyba lepiej by było, no kurwa, zainwestować te kamery. Ile kosztują kamery do vlogów? Ile kosztuje kamera do vlogów? Jaki sprzęt do vlogowania? Jak mi powiedzą, że jakaś kurwa kamera za 3000, to no. O kurwa! Doradźcie mi coś. Odnośnie tego TikToka to mogę wam pokazać. Albo jak chcecie, to mnie na Snapie dodajcie. O, to sobie rozpróbuję social media, kurwa, i tak dalej. O, Facebook, powiadomienie, użytkownicy, coś tam. Dobra, nieważne. Jak chcecie, to mnie na Snapie dodajcie. Mam nick Dominiczok97XD i mam 105 tysięcy punktów i napierdalam Snapy jak głupi. Kiedyś miałem po 500 komba nawet. To wchodziło też w taką trochę rutynę, że wstaję z rana, dam Snapa i wiecie, i zawsze te komba się przedłużało, zwykle z tymi samymi osobami, ale przyszedł taki czas, że raz się tego nie zrobiło i padło wszystko. Ale bardzo lubię ogólnie nagrywać snapy, na przykład o coś takiego. O, siema wariaty, co tam u was i tak dalej. No, ja to sobie, wiecie, w Margonem gram i tak dalej, nagrywam z widzami. I kurwa, wiecie, jakieś oczko Wariaty, puszczę. co tam u was i tak dalej, no ja to sobie wiecie, w Margonem gram i tak dalej, nagrywam z widzami. No, ja ładny chłopak jestem, przystojny, więc. Dobra, tu wyślemy i tu wyślemy. Dobra, a TikTok? TikTok mój to jest nick. Tylko na TikToku jest się dziwnie. Na TikToku jest się dziwnie rozpromować. To powiem wam. Mój nick na TikToku to jest Małpa Desasorix. Nie wiem, czy tą mapę kurwa powinien mówić. Nie, po prostu Desasorix z małych. Na TikToku jest się dziwnie rozpromować, bo. No tak jak mówiłem, patrzcie. Na jednym filmie.
Mam kurwa 450 wyświetleń. A na niektórych filmach mam 5. I ja mam pytanie, czy to aż tak tagi działają, czy to wpływa na to godzina, w jakiej ja wrzucałem, bo na przykład serio nie wiem, czy to aż tak tagi działają na tym TikToku? Wszyscy jak słyszą ogólnie, że ja sobie TikToka założyłem, to myślą, ja pierdolę, pyciłem, w ciebie zwątpiłem. I ja też bym w ciebie zwątpił. Ale no, nie robię takiego gimbo kontentu, tylko po prostu, no nie wiem, no chciałem po prostu ściągnąć aplikację, wrzucić coś i zobaczyć, na jakiej zasadzie to działa, czy to się przyjmie, czy to ma mój pomysł prawo bytu i tak dalej. No nie wiem, ale zobaczyłem, że jak się robi gimbo content tam, no to bardziej się propsuje to wszystko. Dobra, Steam. Nie. Nie, nie, nie. Dobra, ale może sobie kiedyś zrobimy serię. Bargonem na Steam. Kurwa, kolejne 100 odcinków napierdalamy. Znaczy, to jest kom, więc no, naberu się 100 odcinków. Ale ładnie. Udało mi się 100 odcinków ożywić i to naprawdę fajnie wygląda. Ja pamiętam, jak ja siedziałem godzinami. No nie godzinami, no te 3 godziny siedziałem. I przerabiałem, bo na początku nazywałem tę serię w ten sposób. Margonem Sasusiek naberu się V1. Margonem Sasusiek na Brusie V2. A wiecie czemu to tak było? Bo zwykle jak się wypierdoliłem, to były takie sezony. To w końcu sobie pomyślałem, nie no, zrobię po prostu ciągłą serię, bo czasem jedną postacią się wywalę, ale drugą gram. Czasem tą drugą się wywalę, ale trzecią gram. I wiecie. Postanowiłem, że zrobię to ciągle i w ten sposób właśnie zrobiłem grafiki do 100 odcinków, co porobiłem tagi i tyle. I jak sobie zobaczyłem na stare ogólnie filmy na YouTubie moje, to miałem po 6 tysięcy wyświetleń, po 10, a dzisiaj no przez wiele, wiele, wiele czynników wszystko poszło w chuj. Jak możecie mi jakoś pomóc z rozpromowaniem tego kanału i ogólnie pomysłem na kanał oraz realizacją tego kanału, to byłbym bardzo wdzięczny. Jak macie tak samo jakieś propozycje, jak chcecie zostawić suba, czy jakiegoś tam lajka, czy coś takiego, zwykle o to nie proszę, ale jeśli dotrwaliście do tego momentu, jeśli uważacie, że może warto by było coś takiego zrobić, to proszę bardzo. Na YouTube przede wszystkim trzeba mieć pomysł, tak? I to taki kreatywny. No, w sumie nic odkrywczego nie powiedziałem, ale tak naprawdę, no, realizacja pomysłu ogólnie, czyli jeśli chodzi o profesjonalizm, to przychodzi zwykle z biegiem czasu. I ja uważam, że lepiej jest ogólnie zrobić coś takiego, że zaczynasz tak naprawdę na początku na chujowym sprzęcie, tak naprawdę. Nagrywasz, kurwa, nawet Nokia 3310, ale masz fajny pomysł i wraz z biegiem, rozwojem twojego kanału, ludzie mogą zaobserwować, jak to wszystko ewoluowało. Na przykład, nie wiem, obejrzyjcie sobie Polimaty, nie? Typ sobie tam zaczął nagrywać na początku tak półprofesjonalnie, a koniec końców, wiecie, wszystko wyszło już tak ładnie. No bo, nie wiem, ja na przykład uważam to troszkę za głupotę. Myślisz sobie, nie wiem, siedzisz kurwa sobie na studiach i myślisz, a może ja bym na YouTubie ponagrywał. I wtedy myślisz sobie, okej, no to ja sobie wydam 11 tysięcy na aparat, a czy na kamerę, wydam tyle na statyw, na tam to wydam, na oświetlenie jeszcze wydam, żeby to było bardzo, bardzo profesjonalne. Tak. Spoko. Jak chcesz tak robić, to kurwa tylko wypierdolisz hajs błoto, bo jeśli nie będziesz miał odpowiedniej motywacji, a będziesz miał pieniądze do tego i sprzęt, to sprzęt ci kurwa gówno da. Taka prawda. Najważniejsza jest realizacja. Taka jest prawda. Później czas, a poza tym to się fajnie ogląda, jeśli widzisz, że na przykład ktoś zaczynał od zera, zaczynał kurwa z chujowym sprzętem i tak naprawdę no po prostu zaczynał, tak? I był po prostu szarym człowiekiem, a nie był kurwa jakąś jebaną kreaturą wykreowaną przez media, która dała mu sprzęt, dała mu tamto, dała, wypromowała go i w ogóle go stworzyła. A są takie kanały na YouTubie, gdzie oni zaczynają już od razu z grubej pizdy nagrywać jakieś materiały. I od razu mają, nie wiem, kontakty z jakimiś tam wspaniałymi ludźmi i tak dalej, z fejmami. I czasem potem można się dowiedzieć, że za tym wszystkim stoją ogólnie media, które wykreowały, bo próbują, bo teraz bardzo często jest tak, że media próbują ingerować w YouTube'a, jak i odwrotnie, YouTube daje się ingerować mediom. Kiedyś to było coś takiego, że YouTube to była troszkę alternatywa dla telewizji,
gdzie telewizja podupadła po prostu ze względu na YouTube i na materiały, które były zawarte w internecie, bo w internecie chcesz obejrzeć to, oglądasz to, nie chcesz oglądać tego, nie oglądasz tego, a w telewizji masz powtórkę, masz coś innego i w sumie tak naprawdę to prócz jakichś tam seriali to nie ma za dużo nic ciekawego. Ja na przykład w życiu nigdy nie oglądałem muzyki na telewizorze. Są ludzie, którzy oglądają jakieś MTV, VH1, czy nie wiem jak kanały się nawet nazywają i nigdy nie odpalałem czegoś takiego. A tym bardziej Disco Polo na telewizorze bym nie oglądał. Oglądał. I patrzeć sobie kurwa na jakieś murzynki w klipie. No nie, ja nigdy tak nie robię. Zawsze jak już jest jakaś impreza i tak dalej, to ja po prostu odpalam sobie YouTube'a, odpalamy piosenkę, która nam się podoba. Jak komuś się nie podoba ta piosenka i chce zasugerować inną piosenkę, to odpala inną piosenkę. Ale nie oglądałbym na pewno na telewizorze. Nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłem i raczej bym nie zrobił. No kurwa, no nie ma expa, nie ma. Dupa trochę. Dobra, przejdźmy sobie na tamtego. No ja nie robię tu odkrywczych rzeczy, ale jak wiecie, jestem w takiej powiedzmy kropce i jak możecie mi jakoś pomóc z tego wszystkiego wyjść, znaczy wyjść. Boże, jak chcecie mi coś zasugerować odnośnie kanału, no to śmiało to róbcie, tak? Bo ja uważam, że to raczej. No czasem trzeba się ogólnie posłuchać widzów. O, dotykania łapczyk nawet. Ach, mój stary pierścień, kiedy ja go zdobyłem? W 2017 roku. To już kurwa 2 lata będą, od kiedy ja to zdobyłem. Pamiętam. Pamiętam te czasy. Piękny czas. I tak to się powoli żyje na tej wsi królewskiej. Przyjedzie taki kurwa słoik jak ja do Warszawy. Kiedyś coś takiego odjebałem. Przyjechałem z byłą dziewczyną i ze ziomeczkiem do Warszawy, bo on tam miał chyba załatwić sobie rzeczy do pracy, bo się przenosił do pracy do Warszawy. I ja tak od razu. Wow! Ale piękna Warszawa! Te perspektywy! Te budynki! Wow! Inny świat! Wow! Wow! Ale ja to oczywiście dla beki robiłem. I kurwa, ludzie się patrzą. Przyjechał słoik do wielkiej. Właśnie kota wam może bym pokazał, bo jeszcze chyba nie widzieliście mojego nowego kota, ale jest bardzo ładny. No już troszkę teraz podrósł, ale każdy ogólnie z moich znajomych na Snapchacie, czy tam na ten, którzy widzieli tego kota, czy zdjęcie z tym kotem, to mówił, że naprawdę, mimo że nawet niektórzy nie lubią kotów, to mówił, że bardzo ładny, więc wam go pokażę. Pokażę wam może sztuczki jakieś z nim. To też może być. Ustawię sobie kamerkę na vlogi i coś tam powiedzmy wam pokażę. Dobra, nie ma co. Vlog. XD. Zaraz muszę go znaleźć. Co o nim sądzicie? No pokaż się, pokaż się. Rzadko kiedy jest taki spokojny. Co, chcesz się bawić? Nie chce ci się? Kurwa naniebany. Już się leń robi. Chodź. Bo lubi się bardzo spinać na mnie. Myśli, że jestem drzewem. Chodź. Kurwa. Chyba teraz jest zbyt leniwy. No chodź. No chodź. Dobra. Ale on się już gruby zrobił. Jak kota można. Ten kot kurwa w przeciągu 3 miesięcy przytył 4 razy tyle. Ważył kilogram ponad lekko, a teraz waży kurwa 4.
Nie rozumiem tego. Dobra, margonem.pl. Nagrywa się, tak, dobra. No, to jest mój kod. Ogólnie byłby zawsze... Zwykle jest bardziej ruchliwy, a teraz nie wiem, co mu odjebało. Ogólnie zauważyłem, że ten kot strasznie lubi coś takiego jak... Jak ja wracam z basenu i czuć chlorem ogólnie z mojego plecaka, czy ogólnie ze mnie czuć chlorem, tak? To on się czuje jak kurwa naćpany. Nie wiem. A i w ogóle, w jaki sposób, kurwa, mi wchodziło wytrącenie z równowagi, bo chyba coś takiego zobaczyłem. Czy naprawdę na jedno ręce potrafi wejść, kurwa, wytrącenie z równowagi? Ja nie znam się na tych umiejętnościach, naprawdę się nie znam. Więc nie śmiejcie się ze mnie. Po prostu, kurwa, nie wiem. Dla mnie to jest niepojęte. Jeszcze żyję w starym świecie, kurwa, margonem, gdzie wszystko było inne. I naprawdę było inne. Tutaj się bardzo dużo rzeczy zmieniło. Dobra, ile już nagrywamy? No, już będzie z 20 minut. Dobra, to zaraz będziemy lecieć. Jak coś to... Nie, tak jak mówię, jak chcecie zostawić suba, lajka czy coś takiego, to spoko. Jak chcecie mi dać jakieś sugestie, to jeszcze bardziej spoko, bo tak naprawdę tego mi się wolało podtrzymać. Tylko powiem wam tak, mnie margonem już tak średnio jara. Mnie bardziej jarają inne rzeczy, tak jak powiedzmy pogadanie sobie z wami, a tak margonem to jest tylko tak i wyłącznie pretekst po to, żeby mieć okazję, żeby pogadać, tak? Bo jeśli miałbym opcję, żeby zrobić coś innego, gdzie mógłbym pogadać, czyli powiedzmy, no już takiego głupiego vloga i mógłbym tam pogadać, to wolałbym coś takiego, szczerze. Bo już kurwa za stary jestem na tą grę, ja to mówię autentycznie. No bez przesady. Już swoje lata mam. Już kurwa patrzcie, za kola nawet mam. Ale naprawdę, ja za kola to mam. I to już nie jest od jednego dnia czy dwóch. Kod roku. Muszę sobie jakiś kurwa serio DX2 kupić. No wiecie, za bardzo emanuje testosteronem i dlatego. A coś w tym jest. Że tak samo jak owłosienie ci się pojawia na ciele i tak dalej, to jest oznaka, że masz bardzo dużo testosteronu. Dobra, mordy, ja zwijam jak coś. Siema.